Ja myślę, że taką pierwszą uwagę, zanim przejdę do tego, co chciałbym powiedzieć, to mówimy Polonia, ale zapominamy o chyba jednym takim bardzo ważnym punkcie. Kiedyś miałem przyjemność być na Litwie i będąc na kolacji, na której byłem zaproszony przez pana Stanisława Pieszko, który jest na sali, była rozmowa, no i dyskutowaliśmy na różne sprawy i ja powiedziałem Polonia. A oni wszyscy od razu mi zwrócili uwagę i mówią tak, bardzo pana przepraszamy, ale my nie jesteśmy Polonia. My jesteśmy Polacy, którzy nigdy nie wyjechali z Polski. Powinniśmy o tym pamiętać. A dlaczego? Wczoraj czytałem bardzo ciekawy artykuł w Rzeczypospolitej napisany przez posła Michała Dworczyka, który walczył i walczy w dalszym ciągu na temat problemów czy spraw związanych z Polakami mieszkającymi na wschodzie. Świetny artykuł i polecam go. I ja bym chciał powiedzieć, że nie wolno nam o tym zapominać, bo jeżeli cokolwiek, komukolwiek jesteśmy winni, to tylko tym, którzy się urodzili po złej stronie płotu w historii. A teraz wracając, i tu jeszcze bym chciał podkreślić bardzo fajny cytat, który sobie zaznaczyłem i pozwolę. To powiedział marszałek Piłsudski w 1922 roku. I jest to napisane, powiedział tak. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Musimy o nich pamiętać, to jest nasza historia. Teraz jest, chciałbym wrócić do tematu tego podstawowego, to jest okej, Polska i Polonia, Polonia i Polska. Ja myślę tak, że w takim wielkim skrócie to chciałbym powiedzieć tak, okej, co my reprezentujemy jako wartość ogólną, prawda? Kilka rzeczy się na to składa. Ja myślę tak, że mało się mówi o tym i ja bym chciał bardzo to wyraźnie podkreślić. Reprezentujemy wielką wartość polityczną. Na czym ona polega? Według ostatniego spisu ludności, czy jak to się tam nazywa, w Stanach Zjednoczonych, bo będę mówił głównie o Stanach ze względu na to, że tam mieszkam i mam trochę wiadomości, ale ja myślę, że ten model można przestawić na inne pozostałe państwa. Jest 10 milionów Amerykanów, którzy za swoje korzenie podają polskie. Jest to niesamowity potencjał polityczny. Dam dwa takie fajne przykłady, przynajmniej mnie się tak wydaje. Kiedyś miałem być przyjemność na kolacji ze świętej pamięci panem Jeziorańskim. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz. On pracował tam dla Polonii i tak dalej. Bardzo często był zapraszany do Białego Domu i spotykał się z facetem, urzędnikiem Białego Domu, który zawsze go widział takim, prowadził ten polskie biurko i który go witał słowami: jak się czuje dzisiaj moja drzemiąca potęga? To jest bardzo ciekawe, prawda? Skąd się to bierze? Ale zanim przejdę do tego, to jeszcze wspomnę taki jeden ciekawy przykład, kiedy czytałem, że ni stąd, ni zowąd w Stanach Zjednoczonych pojawił się facet o nazwisku chyba Reed. Miał po studiach, ni stąd, ni zowąd, wypłynął na arenę, popracował nad swoim, powiedzmy, nad swoim tematem i przebił się do
świata politycznego z myślą czy z wiadomością, że on reprezentuje, już teraz dokładnie nie pamiętam, metodystów czy baptystów, których jest 1,2 miliona w Stanach Zjednoczonych. I esencją tego artykułu w tej gazecie było to, że nieważne, kto dzwoni do Białego Domu. Ważne jest, do kogo dzwoni Biały Dom. I do niego na pewno codziennie dzwonią i czytają, i pytają się, czy czasem nie ma grypy. Prawda? I teraz wracając do tego, co pierwsze powiedziałem na temat tych 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Ogólnie błędna, znaczy się nie, propaganda, która była uprawiana do dnia dzisiejszego, mówi się tak, że Polacy nie głosują. Bzdura. Badania, które były zlecone przez rząd federalny i były, gdzie badano, jak głosują grupy etniczne w Stanach Zjednoczonych. Polacy są powyżej średniej. Proszę sobie teraz wyobrazić, bo mój cały ten, co chcę powiedzieć, to jest, jaki my mamy ten potencjał do stworzenia lobbingu na rzecz, w interesach Rzeczypospolitej. Proszę sobie wyobrazić, jak my byśmy mogli zorganizować takiego drugiego, nazwijmy go Kowalskiego, który by powiedział, ja mam wpływ na potencjalnie głosującą grupę powyżej średniej, która jest w granicach 10 milionów. Ja myślę, że taki facet mógłby zrobić cokolwiek by chciał. To jest ta siła polityczna. Druga rzecz to jest siła finansowa. Mało kto wie, nawet wśród naszych polityków, bo wielu zadawałem to pytanie, wszyscy raczej, większość z nich nie wiedziała, o ile nie wszyscy. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli weźmiemy tylko i wyłącznie pieniądze, które przychodzą do Polski w ramach przelewów osobistych, nie ma nic wspólnego z biznesem, z rozliczeniami tak bankowymi itd. Ze Stanów Zjednoczonych przychodzi rocznie ponad 900 milionów dolarów. Z Wielkiej Brytanii przychodzi 1,3 miliarda dolarów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak przypuszczam, bo nie mam tych danych, ale te są na podstawie Banku Światowego i na podstawie Banku Narodowego Banku Polskiego, bo dzisiaj wszystkie przelewy, prawda, są notowane co do centa. To nie jest bajka, to są fakty. Ja myślę, że nie będzie przesadą powiedzieć, że reszta dorzuci na pewno do 4 miliardów. Jeżeli jakaś fabryka samochodów otworzy jakiś oddział w Polsce, gdzie zatrudni 500-600 osób, przez 3 tygodnie bębnią w gazetach, jakie wielkie osiągnięcie. My jesteśmy siłą. My to musimy sprzedawać jako Polonia. I tutaj chciałbym taką zwrócić delikatnie uwagę. Jak przyjechała pani premier Szydło do Stanów Zjednoczonych z pełnym szacunkiem dla instytucji i dla urzędu pani premier. Ma przemówienie w amerykańskiej Częstochowie do Polonii i mówi tak, my was zawsze będziemy wspierać. Ja mam pytanie, kto tu kogo wspiera? To jest ta wartość finansowa. Następnie to mówimy o patriotyzmie, mówimy o kulturze, mówimy o religii. Jeżeli weźmiemy te 5 podstawowych elementów, które wybudowało pierwszą Rzeczypospolitą i chrześcijaństwo, które istnieje przez 2000 lat, czyli wartość, patriotyzm, wolność osobista, wolność religijna, rodzina, to proszę Państwa,
My to reprezentujemy każdego dnia. I te wartości to jest wszystko, co możemy znaleźć w Polonii. I teraz, jeżeli zostawimy tą ogólną wartość, którą przedstawiłem, przejdźmy do drugiego elementu, bo ja jestem częścią tej wąskiej grupy społeczeństwa, która zadaje pytanie politykom, co my mamy za nasze podatki. Ja twierdzę, że my płacimy minimum 70%. To jest bzdura, co nasi politycy mówią, że tam 20%, 30%. Jak my pododajemy wszystko, oni nam zabierają 70% pieniędzy. Każdego wieczoru lubię sobie strzelić dobry koktajl, żeby zapomnieć o historii świata tego dnia. 80% są podatki. Benzyna 70-80, zależy w jakim, prawda, miejscu. Papierosy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie opłaty, wszystkie bzdury, które nakładają na nas każdego dnia. Płacimy 80. Co za to mamy? Ja uważam, że za mało. I naszym obowiązkiem jest się domagać. I teraz, zanim przejdę do oceny obecnej administracji, dwie uwagi. Pierwsza rzecz, że potęgę Polonii doceniali komuniści, bo robili wszystko, żeby ją rozwalić, żeby ją zniszczyć, żeby ją skłócić, żeby ją podzielić na wszystkie możliwe funty szterlingi. W samym Nowym Jorku, według IPN-u, było ponad 250 tysięcy teczek. Co to znaczy? Oni wiedzieli, że ta Polonia wywiozła z Polski, zatrzymała wszystkie wartości, które są potrzebne do odbudowy państwa i do zniszczenia komuny. I to widzimy do dzisiejszego dnia. Tak jest. Ale jest, jak kiedyś Reagan kiedyś powiedział tak, że miał konferencję prasową i mówi tak, a panie prezydencie, pan to tylko dba o bogatych. On mówi tak, oczywiście, bo to jest 5% Ameryki. I te 5% mi zatrudnia 95% reszty społeczeństwa. Ja muszę o nich dbać. I co chcę przez to powiedzieć? Mamy 5%. Te 5% ja uważam, że jest więcej, ale wśród tej Polonii zdrowej, patriotycznej, bogatej, chętnych do pracy, tak jak powiedział przed chwilą pan Rosowski, my to wszyscy robimy społecznie. My nie jesteśmy płatni. To jest nasze hobby, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale państwo wiecie, co mam na myśli. W porównaniu do polityków, którzy za to dostają pieniądze. I oceńmy teraz, jest takie fajne powiedzenie, że każda administracja, nieważne w którym państwie, ma 100 dni na rzucenie nowego projektu, swojego pomysłu. Po 100 dniach jest zżerana przez istniejącą administrację, która oczywiście się nie zmienia. Prawda? Minęło rok czasu. I popatrzmy na to z punktu widzenia Polonii. Powstało 5 biur do spraw Polonii. Przy panu prezydencie, w Senacie, w Sejmie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a teraz jak było spotkanie z Polonią, przyjechał jeden z zastępców pana premiera Morawieckiego, no i mówi tak, że ma dobrą wiadomość. Mówi, otwieramy 5. biuro do spraw Polonii. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest marnowanie pieniędzy podatnika. Nie ma żadnego planu. Nie ma żadnego planu. Nikt nic nie wie. Czeski film. Nikt nic nie wie, o co chodzi. Proszę. Tak. Na dodatek na przykład proszę popatrzeć.
Weźmy teraz takie dwa ciekawe tematy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Państwo w państwie. Nie ma żadnej zmiany. Żadnej. My mamy ambasadora nowego na Ukrainie, który powiedział, że na Wołyniu to dwóch sąsiadów się pokłóciło. On tak powiedział. Mamy ambasadora w Watykanie, który 2 lata temu w wywiadach, który przeprowadził, zarejestrowany ateista. Facet, który miał odwagę powiedzieć, że na Wołyniu była rzeź, to został z Lwowa jako konsul wyrzucony. Nie mamy odwagi, nie szanujemy się, jak mówił pan marszałek Piłsudski. Nie szanujemy się. A na Stanach Zjednoczonych rotacja. Z Los Angeles do Waszyngtonu, z Waszyngtonu do Chicago, z Chicago do Nowego Jorku. A ten, co się znudził już w Nowym Jorku, pojechał na 4 lata do Polski, później pojedzie gdzie indziej. To jest ta zmiana? Jest świetne powiedzenie. Ludzie, którzy robią ciągle to samo i liczą na zmiany i inne rezultaty, użyję delikatnego słowa, bo za każde brzydkie słowo moja żona mi liczy karę. Chociaż je uwielbiam. Są naiwni. Są naiwni. I mamy teraz na przykład, bardzo często lubię słuchać, jak przemawia pan minister Dziedziczak. Bądźcie naszymi ambasadorami. Prawda? Ja się pytam, a co robią jego ambasadorzy? Co oni robią? Dam państwu fantastyczny przykład. Prawda? Mamy takiego artysty, mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, nazywał się Sznep. To był dobry, wyjątkowy artysta. Na swoich tych wszystkich, ja nie wiem jak to tam, prawda, tych, puścił wiadomość, że Polacy to antysemici. I co? I nic. Oficjalna notatka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych była taka, no, że dzieci muszą skończyć szkołę. Taka była oficjalna informacja. I jak z tymi ludźmi można współpracować? To jest na dzień dzisiejszy. Jest taka ciekawa instytucja, nazywa się Wspólnota Polska. Prawda? Ci wszyscy robili, żeby PiS nie wygrał. Wszystko. Nawet ten pan Kołomowski, który zwołał konferencję prasową, gdzie z panem, prawda, z panem, jak on się nazywał ten artysta poprzedni, Komorowski, prawda, mówi tak, panie prezydencie, cała Polonia na świecie głosuje na pana. I co się stało? Prawda? Jego kadencja wygasła. I obecna administracja znowu go wybrała. A na dodatek jeszcze mu dorzucili 2 posłów z PiS-u i 1 ze Senatu. To jest, co mamy na dzień dzisiejszy. I teraz, jeżeli byśmy chcieli, jaka jest możliwość, okay. Bo wróciłbym do tego, co powiedział ten pan świętej pamięci, pan Jeziorański. Co zrobić, żeby to obudzić? Bo ona jest. I ona jest do wzięcia. Co trzeba zrobić? Pierwsza rzecz, to musi być stworzony zespół pracy ze wszystkimi zaistniałymi, istniejącymi instytucjami. Dam jeszcze jeden przykład. Razem z małżonką mamy przyjemność pomagać, pracować w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie, gdzie przedstawiciel tego instytutu, pan profesor Chodakiewicz, jest z nami. I tam powstała Katedra Polska. W miarę naszych możliwości staramy się pomagać. I było spotkanie pana prezydenta Dudy podczas jego pobytu w Waszyngtonie na zjeździe NATO, czy jak to się tam mówi, na temat taki
To było zamknięte spotkanie Polska w świetle wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeden z profesorów powiedział ciekawą rzecz. Chcę to powtórzyć. Mówi tak, dla Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie pracuje ponad 2000 zarejestrowanych pracowników. A co my mamy? Antypolską dyplomację. Nie możemy nic osiągnąć, jeżeli nie będzie pomysłu, jak to zrobić. I proszę Państwa, nie ulega żadnej wątpliwości, i tutaj to lepiej byłoby, gdyby pan profesor Chodakiewicz zabrał głos, ale powiem tylko tak, jak ja najlepiej umiem. Nie ulega żadnej wątpliwości, że żyjemy w okresie raz na 75 lat, 100, kiedy następuje zmiana geopolityczna na świecie. To, co było po pierwszej wojnie, czy z pierwszą wojną światową, prawda? To, że powstała Polska i tak dalej, z pełnym szacunkiem dla wszystkich, ale to było wiele, wiele, wiele warunków, ale przede wszystkim powstało państwo polskie, bo była zmiana geopolityczna nowego układu, który powstawał na świecie. Dzisiaj przechodzi ta zmiana tak samo. I był taki facet, który nazywa się chyba Friedman. I on miał świetny artykuł, czytałem go w najwyższym czasie, którego właściciel i redaktor naczelny jest również z nami. I napisał, on widzi, gdzie będzie świat za 50 lat i za za 75 lat. I on napisał taką rzecz, że Polska będzie regionalną polityką. Ja myślę, że to jest możliwe. Ale do tego biednym, na pewno z wielkim wkładem może być Polonia. Ale żeby to było, musimy zacząć wymagać od naszych polityków. Musi być zmiana korpusu dyplomatycznego. Muszą przyjść dyplomaci, którzy myślą po polsku. To nie ma... Większość z nich, i pozwolę sobie zauważyć, a troszeczkę ich znam, 99% nawet nie wie, jak się racja stanu pisze. Nie wie. Oni pracują dla kogo innego. To jest to trzecie, czwarte pokolenie UB. Jest faktem, że w ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie ogólnie mogę powiedzieć, nie będę się powołał na fakty, ale stoję za tym, co powiem. Na wszystkich pracowników tylko jeden jest z UB. Czy jak to się tam dzisiaj mówi, prawda? Bo tam, ale esencja jest ta sama. Wiemy, o kim mówimy. To trzeba zmienić. Wtedy również musi być zrozumienie, bo obecna administracja i ludzie, którzy są, nie wiedzą, co się dzieje. Pomimo tego przez 8 lat PiS miał jedyną komisję w Sejmie, to była komisja do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski. Oni nie mają żadnego pojęcia. Nic nie wiedzą. Ja mówię o Ameryce. W dalszym ciągu się upierają, żeby ożywić organizację, która umarła 10 lat temu. A nazywa się Kongres Polonii Amerykańskiej. Oni na siłę ich chcą ożywić. Pan Spuła zmienił program. Nie jest już organizacją polityczną. Nie ma zielonego pojęcia, nie wolno było nikomu pisać na temat Smoleńska. Nie wolno im było zabierać głosu na temat telewizji Trwam. Zniesiono język polski, chociaż to nie jest, ale to był ten symbol z obrad. Okej.
On jest zapraszany, ci ludzie, którzy pracowali cały czas, żeby PiS wygrał. A jest się czym pochwalić. 80% w Chicago, w lewackim Nowym Jorku ponad 60%. Głosowało na PiS. I co myśmy dostali? Pytam się, co myśmy dostali? Dostaliśmy to, że w dalszym ciągu, okay, jest ocena, w dalszym ciągu jest uznanie tych organizacji, które wszystkie robiło, żeby PiS nie wygrał. I nie ma nic wspólnego z Polską. I, moi drodzy, jeżeli pan prezes spółka przyjeżdża na zaproszenie rządu polskiego i na koszt podatnika do Polski na uroczystości tysiąclecia, czy co były te uroczystości w Gnieźnie, i dwa tygodnie później spotyka się z Kodem. Coś tutaj nie gra. I on jeszcze bezczelnie mówi tak, że jesteśmy państwem demokratycznym, spotykamy się ze wszystkimi. No można tak. Prawda? Można. A ludzie, którzy są te 5%, które jest patriotyczne, które żyje według tych 5 zasad, o których mówiłem, jest kompletnie zapomniane. Nie ma nawet słowa podziękowania dla nich. Taka jest prawda dzisiejszej administracji. Musi się zmienić. Będzie ciężko. Ale będzie ciężko, bo tak jak ludzie z doświadczenia mówią, jeżeli tych cięć się nie zrobi od razu, to później to trudno się już przebić. Ale naszym obowiązkiem, ja zapraszam wszystkich, domagać się tego, prawda? Mamy obowiązek, obiecali nam, proszę państwa, ja z małżonką pracowałem nad tym ponad 3 lata. Okay? Pracowaliśmy, żeby powstał konsul polonijny do spraw polonijnych z Polonii. Dlaczego? Bardzo prosto. Jeżeli facet przyjedzie z Ministerstwa Spraw, potrzeba mu rok, może nawet i więcej. Tak jak wspomniałem, zanim on pozna środowisko, zanim on będzie wiedział, kto jest kto. Tak jak powiedziałem, 250 tysięcy tajnych agentów, tajnych współpracowników. Prawda? To minie rok, 1,5 roku. Bo jak zakładają, że będzie zdolny. No? Niekoniecznie. I co? Było obiecane, nawet obecny pan minister Waszczykowski osobiście mi to obiecał. Będzie to zrobione. Czy jaka była dziś teraz odpowiedź? Niech złożą aplikację i idą do kolejki. Możemy wykorzystać... Moje minęło 15 minut? Minęło, okej. Okay, no. Cholera, cholera jasna, bałem się, że nie mam co do powiedzenia w ciągu 15 minut. Ale na zakończenie to chciałbym powiedzieć tak. Jest to możliwe, jest to do zrobienia, nie zgadzam się z tym, co bardzo często słyszę od polityków PiS-u dzisiaj. O, nie możemy. Ej, nie chcemy, zgadza się, okay. Ale jest takie fajne powiedzenie, Truman powiedział to, jak się jest za ciepło w kuchni, wyjdź, niech idzie do domu, niech się poda dymisję, jak nie umie. Na jego miejsce przyjdzie 10, którzy to będą umieli zrobić. My mamy się tego domagać. A tak mówiąc prawdę, to miałem inaczej zacząć, ale się podnieciłem, prawda, niezdrowo. Bo... Rzadko, bo to, a to, ale to dlatego, że żona w domu mnie nie pozwala mówić, to tylko dlatego, jak się dorwie do tego mikrofonu, to... Okej, okay, to chciałem powiedzieć tak, że jak kiedyś miałem przyjemność być na zjeździe małych i średnich przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych na takiej konferencji zorganizowanej przez PiS, przez Republikanów. Okay. Czym się tam spodobało? Wszyscy mówcy, którzy zabierali głos, zaczynali od świetnego kawału na temat opozycji. Ja to samo chciałem zrobić, tak myślę, tak,
No ale kurczę pieczone, jaki kawał opozycji? Przecież o nich nawet kawałów nie można opowiadać. Tam nic nie ma. Nie? I dlatego pozwoliłem sobie zapamiętać kawał, który kiedyś powiedział prezydent Reagan. Powiedział tak. Jakie są najgorsze słowa w języku angielskim? Oczywiście nikt nie wiedział, ale on powiedział tak. Jestem z rządu federalnego i przyszedłem wam pomóc. Okay. W związku z tym my musimy się domagać jednej rzeczy. Nie chcemy zmian, ale to jest bzdura, że mamy tyle biur. Musi być koordynator. Musi być koordynator, który będzie pracował z tymi komisjami. Każdy ma swoją rolę, ale musi być ktoś, musi mieć błogosławieństwo prezesa, żeby miał władzę. I taki człowiek będzie się domagał i będzie współpracował z nami. I tego życzę i zróbmy coś i pokażmy. Ja myślę, że jeżeli tutaj staniemy razem z organizacją pana Rosowskiego, musimy coś stworzyć nowego, bo tak jak powiedziałem, ciągle robić to samo z tymi samymi ludźmi, okay, i oczekiwać innych rezultatów, nigdy nic nie będzie. Życzę powodzenia i dziękuję. Przepraszam, że dłużej niż 15 minut.